Studia w Wojskowej Akademii Technicznej. Internetowa rejestracja krok po kroku. Tworzenie konta IRK. Wejdź na stronę wat.edu.pl. Kliknij w zakładkę Rekrutacja, a następnie w Internetowa rejestracja kandydatów. Wybierz interesującą Cię rekrutację. W tym przypadku będą to studia drugiego stopnia, studia cywilne. Zapoznaj się z ogólnymi informacjami znajdującymi się na stronie głównej rekrutacji. Znajdziesz tu m.in. informacje dotyczące wymaganych dokumentów, terminów oraz opłat. Kliknij link Utwórz konto, znajdujący się w prawym górnym rogu na pasku zadań. Zapoznaj się z oświadczeniami i zobowiązaniami kandydata oraz klauzulą zgody. Zaakceptuj je i kliknij Kontynuuj. Wprowadź adres e-mail, którego będziesz używać w procesie rejestracji oraz utwórz hasło. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Wejdź w podany link i ponownie się zaloguj. Formularze osobowe. Podstawowe dane osobowe. W sekcji Moje konto uzupełnij informacje zawarte w zakładce Formularze osobowe. Jeżeli widzisz jedynie zakładkę Podstawowe dane osobowe, wybierz interesującą Cię rekrutację, korzystając z przycisku Wybierz rekrutację. W tym przypadku będzie to rekrutacja na studia drugiego stopnia. W zakładce Formularze osobowe wypełnij podstawowe dane osobowe. Pola zaznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi. Po wpisaniu danych kliknij Zapisz. Formularze osobowe, adresy i dane kontaktowe. Pamiętaj o uzupełnieniu pozostałych zakładek. Formularze osobowe, zdjęcie. W zakładce Zdjęcie zapoznaj się z wymogami, jakie powinno spełniać zdjęcie. Wgraj zdjęcie za pomocą przycisku Przeglądaj. Następnie kliknij Zapisz. Wykadruj zdjęcie, aby uzyskać właściwe proporcje, zgodnie z wzorcowym obrysem. Po wykadrowaniu zdjęcia ponownie kliknij Zapisz. Na etapie rejestracji zdjęcie nie musi być zaakceptowane przez komisję rekrutacyjną. Jednak dopiero po zaakceptowaniu zdjęcia przez komisję możliwy jest wydruk dokumentów z systemu IRK. Formularze osobowe. Wykształcenie. W zakładce Wykształcenie dodaj dokumenty dotyczące ukończenia studiów. Kliknij Zapisz i dodaj dokument. Jeśli nie posiadasz jeszcze dyplomu ukończenia studiów, wypełnij jedynie pola oznaczone gwiazdką. Rodzaj dokumentu. Rok uzyskania dokumentu i kraj wydania. Jeżeli posiadasz już dyplom, uzupełnij pozostałe dane i kliknij Zapisz. Pamiętaj, aby po uzyskaniu dyplomu wypełnić pozostałe informacje. Możesz to zrobić, wybierając przycisk Edytuj. Nie zapomnij o wprowadzeniu oceny z dyplomu ukończenia studiów. Zgłoszenie rekrutacyjne – oferta. Po wypełnieniu wszystkich danych w zakładce Formularze osobowe przejdź do sekcji Moje konto. Wybierz zakładkę Zgłoszenia rekrutacyjne, a następnie przejdź do oferty. Znajdziesz tutaj wszystkie dostępne kierunki wybranej przez Ciebie rekrutacji. Ważne! Zwróć uwagę, że na niektóre kierunki może ubiegać się wyłącznie kandydat posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera. Zgłoszenie rekrutacyjne. Wybór kierunku. Wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek na studia stacjonarne oraz jeden kierunek na studia niestacjonarne. Pierwszeństwo mają studia stacjonarne. W tym miejscu możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi danego kierunku. Możesz również zadać pytanie. Aby zarejestrować się na wybrany kierunek, kliknij przycisk Zapisz się. Zgłoszenie rekrutacyjne, klauzula informacyjna.
Zapoznaj się z oświadczeniami i zobowiązaniami kandydata oraz klauzulą informacyjną. Zaakceptuj je i kliknij Kontynuuj. Zgłoszenie rekrutacyjne. Potwierdzenie. W tym miejscu wybierz dokument uprawniający Cię do podjęcia studiów. Klikając przycisk Kontynuuj. Wpisz ukończony kierunek studiów i kliknij Kontynuuj. Na ekranie pojawi się potwierdzenie utworzenia zgłoszenia rekrutacyjnego. W sekcji Moje konto pojawi się komunikat o konieczności wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Zaznacz Wnieść opłatę rekrutacyjną. Na tej stronie pojawi się Twoje indywidualne konto do wpłat. Ważne! Jeżeli nie dokonasz opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie, nie weźmiesz udziału w procesie rekrutacji. Po zaksięgowaniu płatności przez bank pojawi się informacja o dokonanej wpłacie. Przejdź do zakładki Zgłoszenie rekrutacyjne, aby zobaczyć podsumowanie Twojego zgłoszenia. Wybierz dokumenty i dalsze kroki, aby pobrać ankietę. Pamiętaj o ponownym sprawdzeniu swoich danych i wydrukowaniu ankiety. W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z sekcją do spraw rekrutacji Wojskowej Akademii Technicznej.